Zakopanego chyba, tak? Tak. No i jak tam Zakopane, bo tutaj pełno śniegu. A u nas mniej. To znaczy tak, u nas także seniory jest tak, że dziewczyny mają... Renata! Brawa dla Renaty! Uwaga, uwaga, jesteśmy gotowi, emocje rosną. Bardzo prosimy te osoby, które siedzą z tej strony, dmuchamy, czyli wiatr. Okej? Okay? Uwaga, uwaga, jak machnę, to wtedy lecicie. Dobra, już. Dmuchamy, dmuchamy. Pięknie, brawo! Słuchajcie, i dla was nagrody. Czapeczka jeszcze liczy. Mało oczekiwanie, no i co w międzyczasie? Czy każdy nas polował na swoją rękę, czy czekał na oficjalne wyniki po zakończeniu konkursu? Oj, po zakończeniu konkursu oficjalne wyniki się podawało po 2 godzinach. Nie wolno było wcześniej podać, był pakał wtedy regulamin, że wie pan co, musi sprawdzać kontrolne, bo to biega się na trasie 2-3 kilometrowe. Trzeba i zapraszamy na kolejną animację. No nie. Jakie było poprawa? Olimpijski błyskle. W takim razie otwieramy takie małe szkołę. Teraz będziemy zapraszam Eliza, olimpijska Polski, to dziękuję przez 2 tygodnie, poszedliśmy w piątek. Trofea. Słuchajcie, na każdego też tego, cieszę się, że znaleźliście. Tak jak Tomek ostatnio wielokrotnie powtarzał, nie ma swojej ulubionej konkurencji, kiedyś tak media trochę wykreowały o tym medalu, który zdobył w 1995 roku na Mistrzostwach Świata w Włoskach, w Serbii, że ten bieg ma 20 km z jego koroną dyscypliną. Jednak jak on sam ostatnio powtarza, no nie jest to jego ulubiony bieg, bo ostatnio mu z nim nie idzie. Twierdzi, że jeżeli zawodnik jest mocny, to nie ma takich biegów, jest mocny we wszystkich biegach. Tomasz tutaj, mam nadzieję, jest bardzo dobrze przygotowany, na pewno jest bardzo dobrze przygotowany. To, co widzimy na zawodach, zawodnicy sami muszą załadować ślub, tak? Jak to wygląda ze strony zawodników? To znaczy, my strzelamy z karabinu, to jest KBK sportowy i są 4 magazynki, do jednego magazynka wchodzi 5 naboi. Ładujemy cały magazynek z 5 nabojami do jednego strzelania, przy na przykład pozycji leżąc i oddajemy 5 strzałów, jest 5. Thank you.